przygotowany do skoku. Tym razem akcja będzie szybka. Cały czas prowadząc rakietę po taśmie. Tak? Jak najszybciej. Te palce są lekko rozdarte i one przyspieszają ten ruch. Ale cały czas ścieram lakier, czyli mam styk głowicy z taśmą. No to proszę po 10 razy. Tylko mam prośbę, sprężcie się, bo ja chciałbym jeszcze zdążyć to ćwiczenie do końca dzisiaj zrobić, a mamy jeszcze skakanie. Powinno być to tyle proste, że wiecie już o co chodzi, tylko po prostu robicie to szybko. Jak największa prędkość. Koncentracja, przygotowanie i szybki ruch. Otwarte duże palce, obrót z zamkniętym palcem. Skończ obrót. Ale zacznij na stąd, tak? W tej pozycji to stąd. I skończysz tym. To, co robiłeś poprzednio. No? Teraz zrobisz szybko. Nie, nie w miejscu. Masz pociąg, tak jak poprzednio robiłeś. No? Tak, teraz masz pociąg szybko. I długo. Tak. W tej chwili tylko. Tak, 10 sekund. Bardziej wypoziomuj oś rakiety, żeby to bardziej skrót przypominało, tak? Trochę dłuższą. O tak. I trzymaj bardziej poziom. Nie piąt, a bardziej poziom. I trochę delikatnie.
tą fazę przygotowawczą ja najpierw bardziej poziomą. Przyłóż takie do stóp i z tego tylko zamknij to uderzenie. To jest pozycja wyjściowa, to jest pozycja końcowa. Nie gadajcie.